Bilans dnia w Radiu Plus Radom. Radosław Witkowski, prezydent Radomia, jest gościem Bilansu Dnia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie prezydencie, politycy PiS-u zarzucają panu, sugerują, że miasto nie wydaje odpowiednich dokumentów odnośnie przebiegu linii kolejowej nr 8 w granicach miasta. Na potrzebne dokumenty PLK czeka od roku. Czy zależy panu na przyspieszeniu tych prac, jak wszystkim radomianom? Czy gdzie tkwi problem? Dlaczego tak długo to trwa i czy wszystko jest jednak w porządku? Przede wszystkim myślę, że nie trwa to tak długo. Natomiast naszym podstawowym zadaniem i interesem jest to, abyśmy dbali o to, żeby w tym całym procesie interes miasta, interes radomian był najważniejszy. Stąd MZDiK, bo to MZDiK prowadzi te rozmowy z PKP PLK, musi uwzględnić wszystkie rzeczy, które w przyszłości będą rzutowały na to, jak będzie się miasto rozwijało właśnie w tej części. Stąd moje stanowisko, ja stoję na jednoznacznym stanowisku i czyli o co konkretnie urzędnicy, chodzi? Urzędnicy MZDiK mają jednoznacznie i prezydent Konrad Frysztak, który ten proces nadzoruje, z mojej strony mają pełne poparcie w tym, aby tak prowadzić uzgodnienia, bo my jesteśmy zainteresowani, aby linia kolejowa nr 8 powstała jak najszybciej. Bo politycy PiS-u mówią celowe rzucanie piachu w tryby. Że, pani redaktor, umówmy się, że jak w 2015 roku w dobie kampanii wyborczej do parlamentu słyszeliśmy tam kilka takich postulatów, między innymi przyspieszenie budowy linii kolejowej nr 8, czy przyspieszenie budowy drogi ekspresowej S12, to oczywiście już w tej chwili wiemy, że żadnego przyspieszenia nie ma. Są kolejne opóźnienia i ja widzę tutaj taki czynnik, że skoro mamy opóźnienia, bo sami nie potrafiliśmy sobie z czymś poradzić, to poszukamy sobie winnych, jeśli chodzi o Radom. A nasze miasto i my stoimy jednoznacznie na stanowisku. Linia kolejowa nr 8 musi być zrealizowana jak najszybciej, ale w tej części miasta potrzebne są takie uzgodnienia, które zabezpieczą interesy naszego miasta, naszych mieszkańców, tej potencjalnej infrastruktury, która musi się pojawić w tym miejscu, bo przecież mamy tam i ulicę Kozienicką, mamy wiadukt, chcemy budować trasę NS do ulicy Żółkiewskiego, mamy też realizację kolejnego etapu programu LIFE, czyli tych zbiorników retencyjnych i kolejnych terenów zielonych, które mają się pojawić na terenie osiedla nad Potokiem, także my też czyli mamy tam swoje... Czyli kiedy pojawią się takie konkrety, panie prezydencie? Pani redaktor, chciałbym, żeby te konkrety pojawiły się jak najszybciej, natomiast jeśli z naszej strony jest otwartość i pełna chęć współpracy, ale też sygnalizujemy nasze interesy, to tego samego wymagałbym od drugiej strony. Nie biegania po studiach radiowych czy telewizyjnych i opowiadania takich rzeczy, tylko po prostu twardych, konkretnych rozmów ze strony PKP, PLK i uwzględniania interesów Radomia. Bo pamiętajmy, że to jest duża inwestycja, mówię tu o linii kolejowej nr 8, finansowana z udziałem środków... Na którą bardzo długo czekają już mieszkańcy Radomia. Przy okazji finansowana z udziałem środków unijnych i tutaj pierwsze skrzypce i główne działania powinno podejmować PKP PLK. To PKP PLK powinna absolutnie wpisywać w swoje działania te interesy, które leżą po stronie miasta, a nie odwrotnie. I tego wymagam od moich urzędników. No i oczywiście czekamy na to, że będzie kompromis, tak jak w przypadku na przykład ulicy Porannej. Tutaj też był spór z mieszkańcami, zgłoszony był temat i okazuje się, że sprawa będzie wyjaśniona na najbliższej sesji Rady Miejskiej, tej zwyczajnej, w najbliższy poniedziałek. Tak, kierujemy już uchwałę, porozumienie między nami, między miastem a gminą jednia letnisko i tutaj przyjęliśmy te sygnały, które kierował do nas wójt gminy Piotr Leśnowolski, jak i również sygnały mieszkańców. Mamy świadomość tam skomplikowanej, złożonej sytuacji, bo tak naprawdę ulica Poranna jest ulicą w Radomiu, natomiast mieszkańcy korzystają właśnie stronie, z gminy Jednia Letnisko. Mieszkają w gminie, Jednia Letnisko, ale potrafiliśmy też, to też nie było łatwe, to też nie jest proste, bo to nie są, tam gdzie sprawa dotyka pieniędzy, majątku, to zawsze pojawiają się problemy, które trzeba rozwiązywać, więc tutaj udało nam się to rozwiązać i myślę, że w tym pierwszym przypadku, jeśli tylko PKP, PLK wykaże taką determinację i chęć rozwiązania tego problemu, a nie rozwiązywania go poprzez wypowiedzi medialne, polityczne,
blisko wpisu, to już dawno bylibyśmy na pewno dużo, dużo dalej zaawansowani. To w wielu kwestiach, jeżeli chodzi o takie sprawy polityczne, na pewno by tak było. Panie prezydencie, pytanie również o ulicę Wolanowską. Niektórzy mówią ulica wstydu. Czy może pan obiecać mieszkańcom, że jednak odcinek ulicy Wolanowskiej będzie wyremontowany? Panie redaktor, takich ulic wstydu w 2014 roku, kiedy obejmowałem urząd prezydenta miasta, mieliśmy dużo, dużo więcej. Stąd moja determinacja i wprowadzenie tego autorskiego programu, radomskiego programu drogowego, kiedy obiecaliśmy mieszkańcom, że przeznaczymy na utwardzanie ulic kilkakrotnie więcej pieniędzy, bo to było, podnieśliśmy tę wartość w ciągu roku z 1 000 000 do 8. Na RPD wydaliśmy ponad 25 milionów złotych. Utwardziliśmy blisko 150 ulic przez te ostatnie 3 lata i chcemy to kontynuować. I dokładnie taka sama sytuacja dotyka ulicy Wolanowskiej i ulicy Wolności. I jeszcze pewnie moglibyśmy tutaj kilka takich ważnych ulic wymienić. Jestem zainteresowany i chcemy to realizować. Jakieś konkretne terminy mógłby pan podać? A czy pani redaktor... To będzie na przykład w przeciągu 2-3 lat, a może roku? Nie chciałbym tego robić, bo... Tu musi być już konkretne działanie. To nie jest tania inwestycja, więc musimy ją wpisać do budżetu, musimy ją zbudżetować i pokazać perspektywę zrealizowania. Ja chciałbym, żeby na koniec 2023 roku, czyli wtedy, kiedy będę się rozliczał z radomianami za tą 5-letnią kadencję, takich problemów jak utwardzanie ulic gruntowych i to nie tylko w Śródmieściu, ale przede wszystkim na obrzeżach naszego miasta, jak i również problemów ulicy Wolanowskiej, Wolność, żebyśmy już nie mieli, żebyśmy już rozmawiali o zupełnie innych wyzwaniach. No wyzwaniem jest na pewno też, panie prezydencie, sprawa z parkingami, bo tych też brakuje. No to wiadomo, że wiąże się to z jakimiś sytuacjami sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy budowały się osiedla, powstawały osiedla. No wtedy nie sądzono, nie przewidywano, że przybędzie tyle samochodów. 150 tysięcy pojazdów zarejestrowanych w Radomiu. Tych pojazdów jest coraz więcej i ten problem z parkingami, szczególnie na osiedlach, na pewno będzie narastał. No rozwój motoryzacji, ilość samochodów, które posiadają radomianie i korzystają, no to widzimy te skutki. 150 tysięcy, ponad 200 tysięcy mieszkańców. Skutek na naszych ulicach, a przede wszystkim rzeczywiście na parkingach. Natomiast to jest to, o czym mówiłem kilka miesięcy temu, pokazując, do czego powinniśmy dążyć jako miasto w tej kadencji 2018-2023. To chciałbym, żeby w Radomiu w pięciu tych naszych największych dzielnicach, takich jak Południe, Ustronie, osiedle Gołębiów, osiedle Michałów, powstało 5 takich wielopoziomowych parkingów, które oczywiście nie są tanie, one kosztują, to są naprawdę bardzo duże inwestycje. Duże inwestycje, natomiast warto, żeby w ciągu każdego roku, począwszy od roku 2020, kiedy już będziemy przygotowani z pierwszą lokalizacją i pierwszą dokumentacją, żebyśmy dokładnie umówili się z radnymi, że co roku do każdego budżetu wpisujemy jedną taką inwestycję i te 5 parkingów do roku 2023 realizujemy. Ja widziałem taki system bodajże w Wiedniu, pani redaktor, gdzie też jest olbrzymi problem z miejscami parkingowymi, wiemy jak wygląda Wiedeń, natomiast w Wiedniu ilość tych parkingów wielopoziomowych w różnych częściach miasta jest tak duża, że mieszkańcy sobie taki system chwalą. Oczywiście za chwilę myślę, że jak powstaną te parkingi, to będą kolejne problemy z tym, że ktoś ma 100 metrów do takiego parkingu, jak ktoś kilometr, ale myślę, że już sama ta idea, jeśli zrealizujemy, to poprawi sytuację parkingową. Te parkingi, o których pan wspomina, to rzeczywiście jedna z obietnic wyborczych. Wśród tych obietnic pojawiały się także tężnie solankowe na przykład. A taka tężnia może powstać w Radomiu na obozisku. Kiedy, panie prezydencie? Ta tężnia powstanie. Ona nie może, tylko powstanie. To jest element mojej umowy z mieszkańcami Oboziska. Pomysł zresztą również wyszedł od mieszkańców osiedla Obozisko. Byłem kilka miesięcy temu na spotkaniu, rozmawialiśmy, co możemy zrobić dla tej części miasta. Powstał taki pomysł, przeanalizowaliśmy to. Da się, udało się i... Koszt w tego? W tym roku... Proszę mnie nie pytać, nie pamiętam, nie mam tej wartości w tej chwili w głowie, natomiast... To termin wykonania. Natomiast czy do to końca, będzie ten rok? W tym roku 2019, w którym się znajdujemy, chcemy zrealizować kompleksową modernizację parku Obozisko,
taką, jak zrobiliśmy w ubiegłym roku na osiedlu Michałów, i w tym parku będzie też niosolonkowa. Panie prezydencie, czy miasto jest zainteresowane, by w Radomiu powstał ośrodek pobytu dla osób powyżej 24 roku życia, upośledzonych, niepełnosprawnych intelektualnie, bo to jest pomysł Urzędu Marszałkowskiego, być może znajdą się pieniądze na ten cel, a rozmowy z miastem również trwają, chociażby jeżeli chodzi o lokalizację takiego ośrodka. Jesteśmy zainteresowani, bo jako miasto jesteśmy liderem, jeśli chodzi o politykę wytchnieniową, tą politykę prowadzoną. To byłby pierwszy ośrodek na Mazowszu tego typu. Jesteśmy, pani redaktor, absolutnie liderem. Wprowadzamy chociażby takie propozycje jak karta N, tak? Kiedy jesteśmy drugim de facto miastem, które wprowadziło kartę N, ale pierwszym miastem, jeśli chodzi o otwartość tej karty N dla opiekunów i osób z niepełnosprawnościami. Także jesteśmy zainteresowani rozwojem tej polityki wobec osób niepełnosprawnych, polityki wytchnieniowej, i stąd już kilka miesięcy temu podpisaliśmy list intencyjny. Jesteśmy zainteresowani, żeby to rozwijać, bo wiemy, jak to robić. Po drugiej stronie mamy partnerów społecznych, którzy wiedzą, jak nas wspierać i wiedzą, jak inspirować takie działania, a też słysząc takie pozytywne opinie ze strony samych opiekunów osób dorosłych niepełnosprawnych, to wiem, że to jest droga w dobrym kierunku, i tu na pewno intencyjny został podpisany. Został podpisany. Nie zabraknie determinacji, to po pierwsze. Po drugie, nie zabraknie... Czy trwa poszukiwanie lokalizacji na przykład? Będziemy przygotowani, jeśli tylko marszałek województwa, bo tu bardzo liczymy na dużą, bo to duża inwestycja, więc bardzo liczymy na wsparcie marszałka województwa. Jeśli tylko marszałek województwa, tutaj też liderem tego przedsięwzięcia jest pan Rafał Rajkowski, nasz przedstawiciel w zarządzie województwa. Jeśli tylko zarząd województwa będzie gotowy, to my również będziemy dysponowali przynajmniej dwoma, trzema lokalizacjami, które będziemy proponowali na taki ośrodek. Na poniedziałkowej sesji, w najbliższy poniedziałek, pojawi się temat Radomskiego Centrum Sportu. Panie prezydencie, wszyscy zadają sobie pytanie, kiedy wreszcie zakończy się ta inwestycja, czy konsorcjum firm dogada się, czy będzie porozumienie także z miastem, co dalej z tą inwestycją, bo przed wyborami już były montowane foteliki, krzesełka i wszystko przebiegało zgodnie z planem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. Termin oddania hali widowiskowo-sportowej to, przypominam, 12 listopada ubiegłego roku. Wykonawca nie dotrzymał tego terminu, złamał umowę. Przeliczył się, jeżeli chodzi o koszt również? W związku z tym ja tego nie wiem i nie chcę tutaj wchodzić w rolę adwokata wykonawcy, tak jak robił to przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast ja wymagam od prezesa Grzegorza Jandułę jako inwestora, bo to przecież Mosiri tę inwestycję prowadzi, żeby konsekwentnie... Złe zarządzanie, panie prezydencie, bo też się pojawiały takie głosy, że Mosir źle zarządza tą inwestycją i stąd też te opóźnienia. Pani redaktor, przede wszystkim tę inwestycję prowadziło konsorcjum firm. To w przetargu Mosir wyłonił wykonawcę, to konsorcjum firm Rosa i Maxto, i to firma Rosa i Maxto były zobowiązane wykonać naszą halę do 12 listopada. Nie dotrzymali tego terminu, w związku z czym prezes Jandua nalicza te kary, które są zapisane w umowie. Ja jednak mimo wszystko liczę na rozsądek tych dwóch firm, że te dwie firmy będą gotowe jak najszybciej wrócić na plac budowy. No to bo przecież nie jest tak, że te kary się rozpłyną. My te kary będziemy musieli naliczyć. To są naprawdę grube miliony złotych, które z całą pewnością mocno uderzą w finanse tych dwóch firm, więc chcielibyśmy zakończenie jak najszybciej. A bierze pan pod uwagę nowe przetargi? Panie redaktor, zakończę pierwszą myśl. Chciałbym, żeby to konsorcjum, nie wiem, czy z liderem Rosa, czy z liderem Maxto, wróciło na plac budowy, dokończyło tę inwestycję, bo w moim przekonaniu, jeśli tak się stanie, te rozmowy się powiodą do końca lutego, bo taki termin sobie daliśmy, to wtedy jest szansa na to, że hala zostanie oddana do użytku w 2019 roku i stadion zresztą też. Natomiast jeśli te rozmowy się nie powiodą, to będziemy musieli rozwiązać umowę, naliczyć wszystkie kary, zrealizować te gwarancje bankowe, które zostały złożone, a to też są duże pieniądze, co jeszcze dodatkowo obciąży rachunek ekonomiczny tych firm, i wtedy zorganizować drugi przetarg. I wtedy, jeśli ten drugi przetarg ogłosimy, to nikt nie da gwarancji,
bo data oddania do użytku Radomskiego Centrum Sportu w moim przekonaniu jest nieprzewidywalna. Panie prezydencie, jutro sesja nadzwyczajna, jeżeli chodzi o Radomskie Centrum Kultury, bo również pojawiły się głosy sprzeciwu ze strony działaczy Społecznego Komitetu Ochrony Parku Kulturowego Stary Radom. Co pan powie jutro tym właśnie osobom, które pojawią się na sesji? Cieszę się, że w ogóle nasze społeczeństwo, my radomianie jesteśmy coraz bardziej obywatelscy i dyskutujemy na wszystkie kwestie, zresztą dbamy o to, również inspirujemy takie dyskusje poprzez chociażby budżet obywatelski. Więc jeśli pojawia się taki projekt jak Radomskie Centrum Kultury i radomianie chcą z nami na ten temat rozmawiać, to będziemy gotowi. My wybraliśmy tę lokalizację z uwzględnieniem wszystkich parametrów, jakie mieliśmy i musieliśmy dokonać analizy i wyboru. Oczywiście najłatwiej byłoby zrobić tak, że nie róbmy nic, bo wtedy nie będziemy budować dyskusji, napięć czy sporu. Ale można by na przykład wyremontować amfiteatr już tu w tym miejscu, gdzie jest, i te środki przekazać na amfiteatr. A niektórzy mówią, że są ważniejsze potrzeby, chociażby budowa hospicjum w Radomiu. Przede wszystkim to są dwie niezależne inwestycje. Radomskie Centrum Kultury, amfiteatr to są zupełnie dwie różne rzeczy. Trzeba zrealizować i jedno, i drugą, bo Radomskie Centrum Kultury to szansa na rozwój Radomskiej Orkiestry Kameralnej, szansa na rozwój Radomskiej Biblioteki, szansa na rozwój przede wszystkim organizacji pozarządowych, które chcą prowadzić tą działalność w obrębie radomskiej kultury, rozwijać radomską kulturę, promować Radom poprzez kulturę. I to jest nowoczesna sala koncertowa, która daje nam zupełnie inne możliwości prowadzenia działań kulturalnych. Natomiast amfiteatr też trzeba wyremontować i to również jest w moim programie inwestycyjnym do roku 2023 i to też wspólnie z moim zastępcą prezydentem Frysztakiem przeprowadzimy. Ale wracając do co będziemy robić? Ja po przeanalizowaniu wszystkich parametrów i wskaźników i lokalizacji zdecydowaliśmy się pokazać tę nieruchomość, na której Radomskie Centrum Kultury może być zlokalizowane. A jutro będziemy do tej lokalizacji przekonywać, pokazywać chociażby te alternatywy, które były przez nas odrzucane i dlaczego ta lokalizacja jest najlepsza, ale również będziemy się wsłuchiwać w głosy mieszkańców, którzy, bo zakładam, że może jeszcze jest coś. Jeszcze jest coś, czego nie braliśmy pod uwagę, więc oczywiście jak najbardziej chcemy wsłuchiwać się. To nie jest tak, że już za tydzień czy za miesiąc na ten teren wjadą koparki, pojawią się pracownicy w żółtych kamizelkach i rozpocznie się budowa Radomskiego Centrum Kultury. To nie jest tak. Jesteśmy na początku tej drogi i warto przedyskutować wszystkie elementy, które będą rzutowały, jak Radom będzie się miał rozwijać, bo koniec tej inwestycji to rok, podejrzewam, 2022-2023. To wtedy chcielibyśmy oddać do użytku Radomskie Centrum Kultury, więc czasu mamy dużo, natomiast taka inwestycja będzie rzutowała, jak będzie rozwijał się Radom przez najbliższe 20, 30, a może nawet i 40 lat. No i też przy okazji tutaj wspomniał Pan również o budżecie obywatelskim. Zachęcamy mieszkańców. Można jeszcze składać wnioski do 1 marca. Trochę zmian jest, o czym również informowaliśmy. Tak na koniec, Panie Prezydencie, Bal Seniora już niebawem, w najbliższy poniedziałek i wtorek. Dwa dni, bo tak duże zainteresowanie tą imprezą. Te zaproszenia, wejściówki rozeszły się jak świeże bułeczki. Olbrzymie zainteresowanie, ale to też pokłosie ubiegłorocznego sukcesu Balu Seniora, ale to też jak w przypadku polityki wytchnieniowej, tej polityki wobec osób z niepełnosprawnościami, tu również jako miasto jesteśmy pokazywani jako wzór, jako lider prowadzenia polityki senioralnej. Wszyscy mamy świadomość tych wyzwań, jakie stoją przed nami. Naprawdę demografia jest nieubłagana. Starzejemy się jako społeczeństwo, jako Polacy, ale jako Radomianie i dziś mam wrażenie, że każdy prezydent dużego miasta musi brać, jeśli chce, żeby miasto było nowoczesne, to musi odpowiadać na potrzeby wszystkich mieszkańców. Nie tylko myśleć o budowaniu dróg, Radomskiego Centrum Kultury, hal, szkół i tych wszystkich rzeczy, które naprawdę bardzo, bardzo cieszą, ale również prowadzić miękkie działania wobec seniorów, osób niepełnosprawnych i wszystkich grup społecznych, które wymagają wsparcia, tak aby czuć się w Radomiu bardzo dobrze. Cieszę się, że ta inicjatywa, która w ubiegłym roku okazała się strzałem w środek tarczy, w tym roku również spotkała się z tak przyjaznym i otwartym odzewem ze strony radomskich seniorów.
Panie prezydencie, bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Dziękuję serdecznie i oczywiście życzę miłego wieczoru i troszkę przepraszam za swój zachrypnięty głos, ale jakieś lekkie przeziębienie mnie dopadło. To życzymy dużo zdrowia. Prezydent Radomia Radosław Witkowski był gościem Bilansu Dnia. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.